Dziś chcę was zaprosić, abyście rozpoczęli dzień potężną modlitwą, która odnowi waszą wiarę, wprowadzi pokój do waszego serca i przygotuje do przezwyciężenia wszystkich pojawiających się wyzwań. Złóżmy wspólnie ten dzień w ręce Boga i szukajmy mądrości, ochrony i radości, jakie tylko On może nam dać. Jeśli potrzebujesz siły, nadziei i kierunku, ta modlitwa jest dla ciebie. Weź głęboki oddech, otwórz swoje serce i pozwól, aby boska obecność przemieniła twój dzień. Ojcze Niebieski, w tej świętej chwili przychodzę przed ciebie, wzywając twoją świętą obecność, aby ogarnęła całą moją istotę. Zanim jakiekolwiek słowo opuści moje usta, wiem, że Pan zna już każdą myśl, każdą potrzebę, każde pragnienie, które noszę w sercu. I właśnie z pokorą kogoś, kto rozpoznaje twoją wielkość i moc, szukam cię na początku tego dnia, całkowicie ufając twojej trosce i miłości, która nigdy nie zawodzi. Panie, niech twoja obecność będzie stała w moim życiu, prowadząc każdy krok, oświetlając moją drogę i umacniając moją wiarę. Dziękuję ci, mój Boże, za ten nowy dzień, który mi dałeś. Wiem, że każdy świt jest nową szansą, jaką dajesz mi, abym żyła celowo, realizowała twoje plany i chodziła pod twoją łaską. Jestem wdzięczny za małe i duże błogosławieństwa, które często pozostają niezauważone, tchnienie życia, zdrowie, zdolność wstawania, obecność osób, które kocham, a przede wszystkim twoje miłosierdzie, które odnawia się każdego ranka. Spraw, abym zawsze rozpoznawał twoją dobroć i był wdzięczny, bo wiem, że wszystko, czym jestem i wszystko, co mam, pochodzi od ciebie. W tym dniu, który się zaczyna, Panie, składam w twoje ręce wszystkie moje plany, wyzwania i troski. Wiem, że o własnych siłach nie jestem w stanie stawić czoła trudnościom, które mogą się pojawić, ale w tobie znajduję siłę i odwagę, aby iść dalej. Proszę cię, Ojcze, o mądrość w podejmowaniu decyzji, które ci się podobają, rozeznanie w odróżnianiu dobra od zła i pokorę, abym rozpoznał, kiedy muszę się zmienić. Niech we wszystkim, co robię, twoje imię będzie wywyższone, a moja postawa niech odzwierciedla twoją miłość. Chroń mnie, Panie, przed wszelkim złem, które może się do mnie zbliżyć, czy to fizyczne, emocjonalne czy duchowe. Chroń mój umysł od myśli pełnych zniechęcenia i niepewności, chroń moje serce od udręki i strachu i chroń moje ciało przed jakąkolwiek chorobą lub wypadkiem. Niech twoja potężna ręka zawsze będzie nade mną wyciągana, prowadząc mnie ścieżkami pokoju i bezpieczeństwa. Niech żaden plan wroga nie zwycięży nade mną, bo wierzę, że Pan jest moją ucieczką i siłą, moją obecną pomocą w chwilach udręki. Jeśli ta modlitwa porusza twoje serce, zostaw lajka, aby pomóc naszej wspólnocie wiary. Umiłowany Ojcze, proszę także za tych, którzy mieszkają ze mną i tych, których spotkam w ciągu tego dnia. Niech będę kanałem błogosławieństwa w życiu tych ludzi, przynosząc pokój, miłość i nadzieję, gdziekolwiek się udam. Daj mi cierpliwość, abym mógł stawić czoła wyzwaniom w relacjach międzyludzkich, mądrość, abym wypowiadał słowa,
które podnoszą na duchu, oraz życzliwość, abym działał ze współczuciem i empatią. Niech ludzie, kiedy mnie zobaczą, zobaczą coś z Ciebie i niech Twoje imię będzie uwielbione przez moje życie. Niech ten dzień będzie naznaczony Twoją obecnością, Panie. Niech pośród zadań i obowiązków nigdy nie zapomnę, że Pan jest ze mną, dba o każdy szczegół i że moja ufność jest mocno osadzona w Tobie, pomóż mi o tym pamiętać, niezależnie od tego, co się stanie. Pan, Ty mają większy cel we wszystkim i aby ostatecznie wszyscy pracowali razem dla dobra tych, którzy Cię kochają. Umiłowany Ojcze, ja także składam w Twoje ręce moje marzenia i pragnienia. Znasz najgłębsze pragnienia mojego serca i wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Jeśli któreś z tych pragnień nie jest zgodne z Twoją wolą, proszę Cię, abyś pomógł mi przyjąć Twój doskonały plan na moje życie. Niech ufam Twojej suwerenności, wiedząc, że jesteś wierny i dotrzymujesz swoich obietnic. Nawet gdy okoliczności wydają się sprzeczne, niech moja wiara nie zachwieje się, ale umocni się w pewności, że Pan ma nad wszystkim kontrolę. Ojcze nieskończonej dobroci, kontynuując tę modlitwę, oddaję się całkowicie Twojej obecności, modląc się o Twoją stałą interwencję we wszystkich czynnościach, które wykonuję w ciągu tego dnia. Abym od najmniejszych zadań po największe obowiązki czuła Twoją rękę prowadzącą mnie z mądrością i rozeznaniem. Proszę, abyś oświecił mój umysł, abym mógł stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom z jasnością i stanowczością, nie odchodząc od zasad, których nauczałeś w Twoim słowie. Niech decyzje, które dzisiaj podejmuję, kierowane będą wolą Twoją i abym w każdej z nich szukała Twojej chwały, a nie własnych korzyści. Panie, proszę Cię o serce spokojne, wypełnione Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Abym w obliczu zmartwień i niepewności, jakie może przynieść ten dzień, mogłem w Tobie odpocząć, ufając, że Ty masz władzę nad wszystkim. Niech udręka nie znajdzie miejsca w moim sercu, a niepokój nie zadomowi się w mojej duszy. Kiedy pojawiają się wątpliwości, przypomnij mi, Panie, że jestem Twoim dzieckiem i tak jak ojciec opiekuje się swoimi dziećmi, tak Pan opiekuje się mną z zapałem i doskonałością. Spraw, abym nauczyła się oddawać Tobie wszystko, co mnie niepokoi, wiedząc, że zawsze jesteś uważny i chętny do wysłuchiwania moich próśb. Udziel mi, Ojcze, łaski, abym z pogodą ducha radził sobie z nieprzewidzianymi wydarzeniami, które mogą się wydarzyć. Często moje plany nie dochodzą do skutku tak, jak tego oczekuję, ale ufam, że nawet jeśli sprawy nie układają się zgodnie z moimi pragnieniami, Pan działa w moim imieniu. Daje mi elastyczność w akceptowaniu zmian i cierpliwość w radzeniu sobie z przeciwnościami losu. Oby nigdy nie straciła wiary, że Pan prowadzi każde wydarzenie i abym nawet w małych niepowodzeniach dostrzegała szansę na rozwój i dojrzewanie duchowe. Panie, proszę Cię, abyś wylał na mnie ducha radości, abym mógł przeżyć ten dzień z wdzięcznością i entuzjazmem. Niech Twoja radość, która jest moją siłą, wspiera mnie w każdej sytuacji. Nawet jeśli pojawią się problemy, niech nigdy nie stracę odwagi, by iść naprzód, wiedząc, że wszystko, co dzieje się w moim życiu,
jest pod Twoją suwerenną kontrolą. Obym znalazła powody do wdzięczności w każdym szczególe i aby moja postawa wobec życia zawsze była pełna nadziei i optymizmu, bo wiem, że Pan jest wierny i nigdy nie zawodzi. Modlę się również o Twoją ochronę, umiłowany Ojcze, przez cały dzień w tym dniu. Wiem, że świat jest pełen niebezpieczeństw, ale ufam, że Pan jest moją tarczą, tym, który mnie chroni i wyzwala od wszelkiego zła. Proszę, aby Twoi aniołowie obozowali wokół mnie, chroniąc mnie przed wypadkami, chorobami, złośliwymi ludźmi i wszelkiego rodzaju pułapkami, które może przygotować wróg. Niech moje kroki będą pewne i bezpieczne, prowadzone przez Twoją opiekuńczą dłoń, i niech idę w pokoju, wiedząc, że nic mi się nie dzieje, jeśli Pan na to nie pozwoli. Niech Twoja obecność będzie moim stałym schronieniem. Proszę Cię, Ojcze, o błogosławieństwo nie tylko dla mnie, ale i dla tych, których kocham. Niech Pan będzie obecny w życiu każdego z nich, chroniąc ich, prowadząc i błogosławiąc we wszystkich potrzebach. Niech Twoja miłość dosięgnie każdego, kto stanie dziś na mojej drodze, a ja będę odbiciem tej miłości, przekazując pokój i nadzieję każdemu, kogo spotkam. Spraw, abym potrafił dzielić się słowami otuchy i gestami życzliwości, aby ludzie widzieli we mnie odbicie Twojego charakteru. Panie, daj mi w końcu łaskę, abym przez cały dzień utrzymywał Twoją obecność żywą i stałą w moim sercu. Niech nawet pośród moich zajęć nigdy nie zapomnę, że Pan jest ze mną. Niech w ciszy mojego ducha zawsze będę w jedności z Tobą, szukając Twojego przewodnictwa i mądrości na każdym kroku, który stawiam. Niech Twoje słowo będzie moim codziennym pokarmem, wzmacniającym moją wiarę i odnawiającym umysł, abym z odwagą i determinacją potrafił stawić czoła wszystkiemu, co mnie spotka. A kiedy nadejdzie noc, obym spojrzał wstecz z wdzięcznością, wiedząc, że Pan mnie wspierał i prowadził przez każdą chwilę. Niech raduje mnie widok owoców moich działań, realizowanych z wiarą i oddaniem. Niech, gdy odpoczywam, moje serce będzie spokojne, wiedząc, że pod Twoim przewodnictwem zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, i że jutro także będzie w Twoich rękach. Dziękuję Ci, kochany Ojcze, za tę modlitwę, za tę chwilę komunii z Tobą i za wszystko, czego już dokonałeś i będziesz czynić w moim życiu. Podziel się w komentarzach, jak ta modlitwa pomogła Ci dzisiaj. Zostaw swoją prośbę w komentarzach na kolejne modlitwy. Niech błogosławieństwo Boże spoczywa na nas i na wszystkich naszych drogach, dziś i zawsze. Amen.